Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku spotkań z muzyką, kulturą i historią pod tytułem Kraków czuje bluesa. Dzisiaj najbardziej bluesowy ze wszystkich odcinków. Tu kiedyś przed laty mieścił się legendarny klub Blues Club Kinika 35. Tutaj na jam session po koncertach grywali Jarek Śmietana z Maryną Rodowicz, Łódka Suflera, Wanda i Banda, Lombard i inni wielcy polskiego rock'n'rolla, bluesa, muzyki rozrywkowej. A dzisiejszych gości mam specjalnych. To moi koledzy, których właśnie tu poznałem i których losy związały mi się muzyczne i nie tylko z nimi właśnie w tych wnętrzach. Zapraszam. Witam ponownie. Tak jak obiecałem, dzisiaj goście wyjątkowi. Muzycy wybitni i bardzo znani. Proszę Państwa, Jacek Królik, nie wiem z czego, ale... Adam Niedzielin. Dzień dobry. Opowiedzą Wam o wszystkich tajnikach życia muzyka rock'n'rollowego lat 90., 2000., ale o tym już wszystko na dole. Jesteśmy, proszę Państwa, w piwnicach znanego dzisiaj klubu koneserów słodzistego napoju House of Beer. I właśnie przy barze tego klubu mam przyjemność rozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi, tak jak powiedziałem, Adam Niedzielin i Jacek Królik, i porozmawiamy o muzycznych początkach. Adam Niedzielin, którego kariera zawiodła aż nawet do zespołu Formacja Nieżywych Schabów, do Mariusza Lubomskiego, do zespołu Wawele i do wielu innych znanych formacji. Oprócz tego prowadzi własny zespół Crescendo i grał w zespole Indigo, tak? Dobrze mówię, Indigo. Adaś jest wirtuozem, wybitnym pianistą, proszę Państwa, moim kolegą. Adam, jak zacząłeś? Jak to się stało, że zacząłeś grać w ogóle? Po takiej zapowiedzi to trudno w ogóle zacząć. Próbuj! No jeśli miałbym sięgnąć, wiesz, do dzieciństwa, a tak, o tak. Tym, to mamy na myśli, no to musiałbym się cofnąć do lat wczesnych 70., kiedy zacząłem się w swoim rodzinnym Lęborku uczyć gry na wtedy pianinie, no bo w domu było po prostu pianino. Mm-hmm. No i jakby trzeci z rodzeństwa zostałem oddelegowany do tego, żeby pójść drogą edukacji muzycznej. A były tradycje muzyczne w domu? Ktoś grał? One były, ale może niewielkie. Mama była taką samorodną, nazwijmy to pianistką. Muzykowała sama, tak, muzykowała. Jak to był Przemek Wojciech, pomuzykujemy. Mój ojciec, na pewno można powiedzieć, że był melomanem, bo z tego co sobie przypominam, sięgając wstecz, to zawsze słuchał dobrej muzyki, tak bym to... I potem klasyczna droga, tak? Szkoła podstawowa, średnia muzyczna. Taki proces średnia w Lęborku? Typowy. Nie, bo w średniej muzycznej w Lęborku nie było, dlatego musiałem wyjechać do Gdańska, gdzie kończyłem liceum i tam muzyczne. Liceum. Tak. No a później wylądowałem już w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W owym czasie był to jedyny wydział w Akademii Muzycznej, który zajmował się tego rodzaju muzyką. I tego wydziału jesteś stąd, tak. I moja emigracja z północy Polski na drugi kraniec Polski. Później do Krakowa, ale do tego wrócimy. Proszę Państwa, Jacek Królik, gitarzysta tysięcy zespołów, płyty wspaniałe z Justyną Steczkowską, z Obywatelem GC. Jak to się to nazywało? Jeszcze miało różne swoje oblicza, ta swoja współpraca z Ciechowskim, prawda? No oczywiście założyciel i długoletni muzyk zespołu Bratanki. Dziś podpora i można powiedzieć spiritus mowę z zespołu Krzysztofa Cugowskiego. Dobrze mówię, panie Jacku? Przyzwoicie, więc nie... I proszę państwa, też mój kolega. Jacek, jak to wyglądało u ciebie? No ja się urodziłem w Krakowie. Pierwsze 10 lat swojego życia mieszkałem poza Krakowem z racji pełnienia funkcji przez moją mamę w podkrakowskich Mogianach. Bardzo sobie mile wspominam ten okres. Po czym wróciliśmy do Krakowa rodzinnie. Średnią szkołę kończyłem w Krakowie, niestety nie muzyczną. Było to technikum mechaniczne. Kompletnie z dzisiejszego punktu widzenia, z dzisiejszej perspektywy dyskusyjny wybór, ale przypominam, że to były takie czasy, że kiedy młodzież nie interesowała się niczym, a myśmy się wtedy średnio interesowali czymkolwiek, no muszę to przyznać, to
to istniało takie przekonanie, że lepiej iść do technikum, bo przynajmniej ma się zawód. A po liceum nie ma się nic, no więc poszedłem do tego technikum, a do mechanicznego, no bo tata jest inżynierem mechanikiem, całe życie umiał naprawić każdą maszynę, wszystko potrafił zrobić sam, od boazerii po naprawienie lodówki i pod blokiem samochodu swojego i sąsiada. No to poszedłem do tego technikum. No, w międzyczasie okazało się, że muzyka jest na tyle ważna w moim życiu, że zdecydowałem się pójść do szkoły muzycznej. Wtedy już do Wydziału Młodzieżowego, lekko spóźniony tą edukację muzyczną zacząłem. W związku z tym przed maturą stanąłem przed dylematem, czy ciągnąć tą podstawówkę muzyczną, czy też przyspieszyć choć trochę. No, przyspieszyłem o tyle, że nie robiąc dyplomu podstawowej szkoły, poszedłem do średniej, dostałem się w maturalnej klasie do drugiej klasy szkoły muzycznej drugiego stopnia po sąsiedzku obok na Basztowej. No i cóż, no, było za późno, żeby myśleć o karierze muzycznej, tak jak Adam, bo to też kolejna rzecz, nie chcę zanudzać przepisami Państwa, ale wtedy był taki bardzo, dzisiaj pewnie by się tym zajął Trybunał Konstytucyjny albo jakiś rzecznik, ale wtedy było tak, jeśli się chodziło do szkoły muzycznej popołudniowej i dziennej, na przykład liceum, nie mając zawodu, przy maturze można było się odroczyć szkołą muzyczną, że dopiero zdobyłem zawód muzyka, nie mam innego zawodu, szło się na WKU, wojskową komendę uzupełnić i się odraczało. A ja, jeśli byłem po technikum, czyli miałem zawód technika, mechanika, budowy maszyn, mi nie odroczało, to był taki prawdziwy. Czyli do boja. Czyli do boja, a moi koledzy, którzy mniej więcej równolegle, mogli sobie poczekać i robić sobie spokojnie troszkę muzyczną. Ja nie mogłem, no to trzeba było iść na studia. No to na studia najbliżej było mi techniczne. Wylądowałem na metalurgii, bo na metalurgii był wybitny harmonikarz Paweł Noszkiewicz, z którym współtworzyłem już wtedy zespół Dekiel, bluesowy krakowski, do którego parę lat później dotarł zresztą Adaś i został na dłużej z nami. No to wylądowałem na tej metalurgii, bo to miało być przyjemnie. No, Paweł po chwili z tej metalurgii odszedł, po jakichś 7 latach pobytu na drugim roku. Ja bez przekonania, ale tą szkołę skończyłem. Miałem w połowie taki dylemat, kiedy robiłem szkołę muzyczną, czy tego nie zmienić. Zostałem na tej metalurgii. Trudno powiedzieć, czy dobrze, czy źle. O tyle jest to istotne, że dyplom metalurgiczny był oblewany w tymże lokalu. Po prostu tutaj wszyscy, zezwałem cały Kraków, zrobiłem prezentację miasto, obroniłem się na metalurgii z gospodarki cieplnej, budowy pieców i ochrony środowiska. I cały ówczesny Kraków muzyczny, no niemal cały, no wszystkich, których byłem w stanie zaprosić, się zjawili. I Adaś był, i Jacek był, wszyscy byli. Tak, nie wszyscy pamiętają nawet, że byli. No wyszliśmy pojutrze, ale to się często zdarzało w tym lokalu. Tak, proszę Państwa, tutaj powstawały przyjaźnie, zawiązywały się zespoły, ale o tym opowiemy Wam za ścianą. Proszę Państwa, scena Blues Clubu Klinika 35 przetrwała, troszkę zmodyfikowana. I właśnie na tej scenie brylowali moi dzisiejsi goście. Jacek, pierwszy raz pamiętasz, jak wystąpiłeś tutaj? Pierwszy raz wystąpiłem niechcący. No, słucham. Pierwszy raz wystąpiłem niechcący, bo wspaniały, ceniony przez nas wszystkich gitarzysta w trakcie koncertu z powodu głębokiego życia wewnętrznego postanowił w trakcie koncertu pójść do domu. Tak, był lekko odurzony swoją sztuką, że zostawił tu gitarę i wzmacniacz i przepadł. Przyczyn nie ma co rozwijać. W każdym razie rzeczywiście się stało tak, że byłem wtedy, zdeklarowałem widownią, okazało się, że jest wolne stanowisko gitary. A na tyle często przychodziliśmy do tego klubu, że w zasadzie zespół Czerny Mutis, czyli Czarny Bucik w żargonie, stworzył na tyle zwarty repertuar, że po paru wizytach nawet podprogowo tą muzykę nabyliśmy do tego i po prostu ta gitara była wolna, nikt nie zaprotestował, żeby mi jej nie przejął. Ja się zerwałem do tego, żeby ci coś wytłumaczyć, ale Paweł Moszumański powiedział, nie daj spokój, on to wszystko wjechał. I rzeczywiście, Królesz zagrał swoją partię, zagrał jeszcze Dęciaki, zdublował. No i zostałem na dłużej. To znaczy miałem taki układ z wirtuozem, czy wirtuoz moim na przykład. Tego, bo byście grali tutaj non stop, to był troszkę wasz klub. Dzisiaj nie przyjdę, jak chcesz to graj. Pewnie! To był moment, kiedy głównie graliście tylko wy, co nie przeszkadzało we wszystkich konstelacjach późniejszych, jam session i tak dalej, które już wtedy się zdarzało wszystko, ale... Ale mam zdjęcia, Jacku, przepraszam ci, wpadam słowo, koncertu tutaj, na tej scenie chłopców z Placu Broni. Tak. Chyba z tobą, tak. Ale nie jestem pewny. No to właśnie chciałem powiedzieć, że ta formuła grania tylko przez was szybko została rozszerzona przez... Tak. Różnego rodzaju występy. No tutaj na przykład zakończenie prac nad płytą zespołu Patchwork też tutaj się odbyło, też ta impreza
skończyła się raczej następnego dnia niż tego. No tutaj grał Mr. Bobber's Friends, tutaj się przewijały różne jazzowe formacje. Czy w ogóle bez wchodzenia w szczegóły chciałem powiedzieć, że ten klub miał dużą tolerancję do gości nocnych, którzy często potrafili doczekać do zmiany dziennej. Tutaj to się zdarzało w weekendy. Zdarzało się tak, że można było nie wyjść. Że o drugiej czy o trzeciej już wychodziłem, już byłem na górze, miałem zamiar zamykać knajpę i nagle pojawił się w komplecie zespół Orli Rodowicz, wówczas jeszcze z Piotrkiem, Jaśkiem Musem, Krebsem i tak dalej. No i jak tu Maryli odmówić spożycia, no i wyszliśmy o 11. Czy Kraków w ogóle ma taki rodzaj mód, że w jakich miejscach się chętniej bywa niż mniej? No i niewątpliwie w pierwszej połowie lat 90. To miejsce stało się ewidentnie naszą bazą wypadową. No, tutaj przychodziliśmy bez powodu albo z głębokim powodem właśnie spędzenia czasu. Powiedz mi, czy tu grałeś pierwszy raz w życiu z Krzyśkiem Czugowskim na scenie, czy nie jesteś pewny? Nie, chyba nie. Poza tym te konstelacje chwilowe to ciężko je traktować jako obowiązujące. Tutaj rzeczywiście zdarzały się czary. Jarek Śmietana na mojej gitarze zagrał z Marylą, którą wywołano ich z widowni na przykład. Potem już te składy tutaj były na tyle zwarte, rzeczywiście grywaliśmy tutaj. No, niemal bez przerwy. I co ważne, przede wszystkim grywaliśmy tutaj dla przyjemności. Jakie koncerty bywały, a potem były słynne dżemy. Adasia, jak ty zacząłeś swoją przygodę z kliniką? Wiesz co, teraz to już trochę się wszystko zaciera, ale z tego co pamiętam, to wydaje mi się, że to był właśnie skład z Blues Mobile, czyli z Stadziem Pocieszyńskim. Bardzo możliwe. O ile się nie mylę. Z Malikiem na pewno. Tak. I to wiesz co, wtedy dla mnie muzyka takiego z podejściem bardzo akademickim, takie zderzenie z prawdziwym bluesem, bo to był prawdziwy blues, to była dla mnie ogromna nauka. Ja pamiętam, że wtedy przez ilość zagranych tych koncertów ja się po prostu dużo nauczyłem. Nauczyłem się przede wszystkim, jak grać stylowo bluesa, tak, prawda? A to bardzo mimo wszystko klub jakby firmował głównie tą muzykę, chociaż oczywiście nie zamykał się na inne formuły, tak jak zresztą Jacek mówił, przecież kogo tutaj nie było przez ten czas. No i wydaje mi się, że to był właśnie chyba tamten moment. Kiedy pamiętam, że tu były takie czasami dziwne nuty grane, że na schodach prowadzących do baru siedziała Justyna Steczkowska otoczona takim wianuszkiem swoich akolitek wpatrzonych w nią w ciszy, w zadumie poetyckiej, a obok wrzaski i wycia pijanych muzyków z jej zespołu. Ale to rzeczywiście, wiesz, klub miał to do siebie, że każdy z muzyków, który chociażby, nie wiem, w piątek czy sobotę wracał z trasy albo z jakiegoś koncertu ze swoim składem, wracał do domu albo był gdzieś w przelocie trasy, to oczywiście głównym punktem programu w Krakowie było przyjście do kliniki. No i to jest był pewien standard, który trwał przez dobre lata. No to Malik tu miał nawet wesele, ile pamiętacie. Tak. Prosiaka jedliśmy. Kasia Nosowska zagościła. Zakończenie pracy nad płytą Bratanków też odbyło się tutaj. No to tutaj to było miejsce obligatoryjne. Tak, w ogóle jeden z pierwszych koncertów Bratanków przecież był tutaj. To miejsce było mocno przyjazne muzykom, muzycy byli mocno przyjaźni temu miejscu. No to ta symbioza przez lata tutaj trwała, rzeczywiście. Dla mnie rzeczą miłą jest to, że chociaż minęło 25 lat, to jednak zdarza się, że jak umawiam się z kimś na mieście, z kolegów muzyków, mówi, kurczę, no popatrz, nie ma kliniki, nie ma się gdzie spotkać. I to jest. Ale rzeczywiście, no bo to w owym czasie, ja myślę, klinika była takim centrum właśnie muzycznym, gdzie tu właściwie można było spotkać każdego muzyka krakowskiego. Było oczywiście parę miejsc, ale nic nie dorównywało klinice. A teraz myślę, jest to bardziej rozproszone jednak, że wiesz, gdzieś tam które środowisko muzyczne spotyka się ewentualnie tam, albo siam. Troszkę znak czasu rzeczywiście, że na tej fali odmowy to było pierwsze miejsce tak zdeklarowane jako nasze. Bo oczywiście pojawiły się chwilę później różnego rodzaju sale, w których się zagrywało i coraz więcej coverbandów, bardzo dobrych klubów w Krakowie zaczęło tą funkcję pełnić. Ale klinika pod tym względem, wiadomo, nie mieszając starego rozdania Rzaczka, Jaszczurów, Rotundy i tak dalej, ale jeśli chodzi o taki właśnie bluesowy klub, w którym codziennie coś się dzieje, bo potem rzeczywiście był taki moment, że rzeczywiście się działo, no, od czwartku już na pewno przecież. To był chyba pierwszy w ogóle po 90 roku. Ja myślę, że teraz powinniśmy powiedzieć nazwisko bardzo ważne dla historii tego klubu, a mianowicie powinniśmy pozdrowić, pomachać
naszego kumpla, mojego przyjaciela i wspólnika w tym lokalu, Artura Harwata, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I któremu niewątpliwie kultura krakowska zawdzięcza to, że nigdy nie zamknął, chociaż czasami stał na schodach przy wyjściu i mówił: "Idźcie już!" Inaczej to było, no, ale nie wolno. Nie będę cytował tak zbyt precyzyjnie. Wcześniej równie wspólnika Adama. Tak, którzy zaczynali. Powiedzmy sobie, że prowadzenie takiego klubu to jest ogromny wysiłek, no. Emocjonalny, nawet bym powiedział zdrowotny. Wątroby, tak? Przeciążenie. Znaczy ja się obawiam z perspektywy czasu, czasem o tym myślałem, że na tym klubie nie można było zrobić, można się później tylko świetnie bawić. No i to była przyczyna, że postanowiliśmy po 10 latach klub sprzedać, co było rzadkością, bo najczęściej właściciel rezygnował i znikał. Zabrzmiał blues. Trochę. Tak, trochę blues, trochę honky tonk, trochę country, trochę nawet disco polo, ale udało się. To pianino pamięta lepsze czasy. Przychodził tutaj taki bardzo miły pan, organizator koncertów, dosyć bogaty człowiek. I kiedyś przyszedł i mówi: "Słuchajcie, no, klub muzyczny bez pianina, ja wam pożyczę pianino. Będziecie mi płacić tam za wynajem." Rzeczywiście wstawił pianino, ale że był stałym gościem, to po roku za długi w barze pianino przeszło na naszą własność i stoi tu do dzisiaj. Chłopaki, nie wiem czy pamiętacie, jak kończył się taki regularny koncert, bez względu na to, kto grał, to bardzo częstym zjawiskiem było to, że Harwat wychodził i mówi: "Ty, wy że zagrajcie jeszcze coś, bo tu ludzi jeszcze kupa siedzi." I wypadaliśmy na scenę i nie uwierzycie, proszę Państwa, najczęstszym utworem wykonywanym tutaj wówczas był One Way Ticket. No a z kolei przebojem baru był zaczarowany fortepian. Tak, był taki moment. Tak, i Demis Russo płyt był równie rozpalany. Zaczarowany fortepian już był taki... Rączki na głowę. Na finał. Tak, ale Jacek tutaj grał wersje instrumentalne takich hitów jak Whiskey the Jar, pamiętam, wygrywaliśmy właśnie One Way Ticket i tym podobne. No oraz jakieś tam wielkie polskie szlagiery. Publiczność stawała, śpiewała, płakała, różne rzeczy się zdarzały, nawet były tańce na stołach, jak pamiętacie. No bez podawania nazwisk, ale jeden bardzo znany muzyk jazzowy, nie akceptując fryzury drugiego znanego muzyka jazzowego, poprosił w barze o setkę wódki i nożyczki i obciął mu ten tył. Tak mówiąc, nie będzie dywanu strzikał, obciął mu cały tył. Ja te włosy zachowałem, długo wisiały na ścianie, taki kłębuszek ładny, a niestety to wszystko przepadło w zawierusze dziejowej. Wojennej. Był też moment, że część z was grywała namiętnie w lotki, darca. Tak. Ja parę razy zbyt późną nocą dołapałem się tych lotek, potem nie mogłem poznać swojej prawej ręki odrzucenia jakby złą techniką, potem się trzymałem od tego z daleka, ale to namiętnie się grywało, to tamte i sami też. Albo tu też się potem grywało. Były maszyny i tu, i tu. Pamiętam taką sytuację, że dwóch znanych artystów krakowskich, bardzo znanych, grało w lotki. No i ten naprawdę już gwiazda polskiej wokalistyki
trafił wreszcie też tak upragnione tam jakieś swoje liczby i taki zadowolony mówi, no widzicie, widzicie co się dzieje, a ten drugi mówi, nie upajamy się sukcesem, tylko podajemy lotki. I tak to jakoś szło, do tego było małe piwko albo średnia wódeczka. No, potem już mieliśmy nawet kanapki tutaj serwowane przez takiego zaprzyjaźnionego producenta. Poważnie? Czasem... Ja tutaj nie jadłem, nie miałem czasu to jeść. No, kanapki przynosili o 12:00 i ci goście, którzy przychodzili na karty, bo nie wiem czy pamiętacie, że był stolik karciarzy w południe. To ciekawe, że tutaj mówisz o jedzeniu, ja tutaj nie znalazłem żadnego. No bo jak, zanim ty dotarłeś, to Harwat zjadł kanapki. No, ale były też sytuacje takie, żeśmy odbyli tutaj parę sylwestrów. O tak! To tak. Wtedy był pełen catering. Tak, tak. No, nie, no wspomniane wesele Artura Malika. Ale Sylwester, masz rację, graliśmy tutaj chyba dwa razy. Imprezy oczywiście, no, na moim obywaniu dyplomu oczywiście catering również był. Mówię, że w normalnym życiu, nazwijmy to codziennym, po prostu nie było czasu na jedzenie, tak. Nie było kiedy jeść. Nikt wtedy o tym nie myślał. Nie byliśmy już aż tak głodni, to były czasy dobrobytu rosnącego. Proszę Państwa, coś ja Wam będę mówił. Ja namówię jeszcze kolegów, żeby wydali z siebie jakiekolwiek dwa dźwięki przez minutkę i tyle. Nie? Chłopaki, cokolwiek, country na odmianę. Jak już był blues, to teraz western. Czekajcie, to jak wiem, wiem. To się pyta, nie? Chłopaki, co robicie w tej chwili skrótowo, tak żeby nasi widzowie mogli wiedzieć, w co jesteście w tej chwili mimo oprócz pandemii zaangażowani? Oprócz tego, że niewiele. No. Czasy są specyficzne, czekamy aż pandemia ustąpi, trochę zacznie się ruch w interesie muzycznym. Liczę, że to może niebawem nastąpi. No ja aktualnie jestem zajęty, przygotowuję program pieśni patriotycznych w wersjach jazzowych dla Marka Bałaty i premiera koncertu odbędzie się 15 sierpnia w Stalowej Woli. No, to jest taka rzecz, która mnie teraz pochłania, bo... Marek Bałata, już wiecie Państwo z pierwszego odcinka, niegdyś wokalista zespołu Katapult Band. A Ty, Jacku? Oprócz tego, że również czekam i oprócz tego, że z godnością zniosłem odwołanie paru dziesięcioletnich koncertów, no cóż, udało nam się wydać w trakcie już lockdownu nową płytę Krzysztofa Cugowskiego 50 na 70 moje najważniejsze. O tyle ważne dla mnie wydawnictwo, że jestem jego głównym producentem. Ta płyta powstała według jakby mojej koncepcji i współpracy ze znakomitymi kolegami. Ta płyta jest w tym momencie na rynku. Udało nam się pomimo obostrzeń zagrać urodzinowy koncert Krzysztofa bez publiczności, ale dla słuchaczy ogólnopolskich poprzez online i antenę Radia Lublin. Zagraliśmy parę koncertów online, między innymi dla Lata z Radiem i innych rzeczy. No i cóż, i czekamy. No. Teoretycznie zobaczymy jak będzie, bo nic nie można przewidzieć. To jest wróżenie z fusów, ale jesienią mamy zacząć odrabiać te koncerty. Będzie jak będzie, zobaczymy. Ale tym się głównie zajmowałem i jak również z myśleniem, co, jak by to było, gdybym już nie grał na gitarze. Czasem tak się próbowałem. Zresztą pracuję inżynierem mechanikiem. No i co, do jakich wniosków doszedłeś? Znalazłeś sobie jakieś miejsce? Niewielkie na razie. Przy twoim wykształceniu, no to no. Wiesz, to mógłbyś szukać gdzieś w tym kierunku. No ja jestem z pokolenia, kiedy jeszcze oprócz tego, że uczono mnie o różnych rzeczach, to jestem z pokolenia pieców martenowskich, których już nie ma, więc musiałbym robić mocny update i upgrade. Konwertory już tylko najwyżej. O konwertorach też nie uczono. Na szczęście nie skończyłem hutnictwa. Drodzy Państwo, nadal jesteśmy w gościnnych murach
pięknym, gotyckim w końcu pomieszczeniu House of Beer, niegdyś Blues Club Klinika 35. Dotarł do nas kolejny gość. Mam przyjemność powitać i przedstawić Państwu Artur Malik. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I na początku dodaję, że to jest tylko woda mineralna. Wyjątkowo. Wyjątkowo. Artur, perkusista wielu, wielu zespołów, aktualnie Funk The Night, Blues Mobile, a przede wszystkim Keith Thompson Band, brytyjska formacja, w której mam przyjemność z Arturem grać. Tak, ale wcześniej przecież przez chyba 12 lat Lombard, tak? Lombard był... Gosia Ostrowska. 88 do 2003, prawie 13 lat. 13 lat. No ale też i z Urszulą przecież grałeś, no, płyty nagrywałeś z chłopcami broni, z Placu Broni, Maciej, o których tu już nam Jacek wcześniej opowiadał. Tak, tak, tak. Maciej Zębaty tam był, to kolej było bardzo. A powiedz, jakie były początki? Jak się w ogóle zaraziłeś muzyką? To sprawa wyglądała w ten sposób, że zawsze gdzieś ta muzyka, wiesz, była jako u dzieciaka. Zawsze było stukane, śpiewane, tańczone i tak dalej, i tak dalej. W domu ktoś grał? Tata był mój perkusistą, chałturzył na weselach. I rzeczywiście od tego się zaczęło, bo tato bardzo nalegał, żebym był pianistą, żebym, broń Boże, gdzieś tam nie chodził, proszę ja ciebie, do jakichś szkół zawodowych i tak dalej, tylko miałem być muzykiem, bo zawsze mi mówił, popatrz, mówi na pana Wodeckiego, zawsze takim biały, mówi, koszuli, ten frak, mówi, żebyś tak zawsze, nie żyjesz gdzieś tam w jakiejś fabryce, bo ja graj na tym pianinku, bo górnikiem, żebyś został, broń Boże, czy jakiś mechanik zawodowy, graj na tym pianinku, ja na tym pianinku tam w ogóle nie za bardzo, no ale gdzieś tam w połowie szkoły podstawowej okazało się, że rozkładałem bębny ojca i zacząłem bębnić na perkusji. Ale już miałem tak bardzo dość szkoły muzycznej, bo niezbyt ciekawych miałem nauczycieli w szkole, od pianina zwłaszcza, więc powiedziałem rodzicom, że nigdy w życiu już nie chcę grać na żadnym instrumencie i tak dalej. Ale już 2 lata zostało, bo równocześnie zaczynałem szkołę muzyczną od pierwszej klasy i podstawową i szkołę podstawową, więc skończyłem szkołę podstawową, przebierałem się, babcia już moja, Stefcia, czekała na mnie z mundurkiem, przebierałem się, jechałem autobusem do następnej szkoły. Także jak już skończyłem po 6 latach obydwie te szkoły, to już miałem kompletnie dosyć muzyki i powiedziałem nigdy więcej muzyki, ale przez 2 lata tata mój, a może byś poszedł, a idź, a perkusja. Ja sobie myślę, perkusja? Mówię, tam pewnie nudnie, bo tu jaki tam zapis na tej perkusji i tak dalej. I okazało się, że owszem, dostałem się najpierw do średniej szkoły muzycznej I spadłem z deszczu pod rynnę, bo okazało się, że tam nie jest tylko, nie gra się tylko na jednym instrumencie, tylko gra się na kilku instrumentach i do każdego są w ogóle osobne partie nut. Sztabki wchodzą w grę. Sztabną, tam był ksylofon, wibrafon, marimba, kotły, werbel, na tym wszystko były etiudy rozpisane, cztery pałki na wibrafonie, harmonizacja całego wibrafonu. Poważna sprawa. Poważna sprawa. No i tak to się zaczęło. Potem skończyłem liceum, miałem do mojego domu w Żarkach jeszcze, do domu w zasadzie babci, przyjeżdżał Jurek Styczyński z Dżemu i Heniu Baran, wtedy basista Lombard. No i myśmy mieli spotkania u mnie tam u babci, graliśmy sobie, jakieś dżemowania robiliśmy. No i stało się tak, że odszedł Wojtek Anioła z Lombardu. No i Heniu mówi, słuchaj, jest propozycja, chodź, jedź na próby ze mną, pograj, zobaczysz. Ja mnie do powiedzmy naszym widzom, że Heniu Baran wcześniej chyba grał jeszcze. Banda i Banda. Tak, przez lata. Tak. Zespołem Banda i Banda. No a Jurek Styczyński to podpora. Dżemu, zespołu Dżemu. Od początku chyba, prawda? Od samego początku, tak. No, Jurek od samego początku. No do dziś. I tak się zaczęło. Pojechałem na próby do Poznania. Poznałem się z całym Lombardem. No i tam już zostałem. I grałem przez tam 13 lat, jak wspomniałem na samym początku. Ale w międzyczasie było dużo ciekawych projektów, w których grałem, bo tam Lombard przez moment była zawieszona przez półtora roku działalność, no to właśnie Jacek Królik wspomniany tutaj mówi, a to chłopcy z Placu Broni, a to z Bogusiem Łyszkiewiczem się zapoznałem, no to zacząłem grać, potem gdzieś tam, no, było bardzo dużo tych różnych, bo myśmy grali przecież z Blues Mobile. Tak, ale tutaj wcześniej jeszcze przecież zacząłeś grać jazz. Z Markiem Stryszowskim. Z Markiem Stryszowskim byliśmy w Little Egoist. Tam właśnie z Królikiem też, prawda? Z Królikiem i Piętaszkiem. I byliśmy, zjeździliśmy tam całą Europę w zasadzie z Markiem, grając na różnych festiwalach. Było przygód co niemiarę, jak to z Jackiem i z Piętaszkiem i z Markiem szczególnie. Więc potem... Ile mieliście lat wtedy? To był 91 rok. 20, ile to już było? W 68 urodziłem.
Z dodawania perkusistów nie egzaminowali. Tak, pałki to są cztery. Ale młodo zaczęliście z Markiem taką światową karierę przecież, tak, nie? Bo tak, to wyjazdy zagraniczne, też tak, takie, tak. Europa głównie, Zachodnia. Głównie w Europie graliśmy, bardzo dużo koncertów, Szwajcaria, Włochy, Niemcy, Austria, Hiszpania, potem było jeszcze, no w zasadzie całą Europę zjeździliśmy i to było bardzo interesująca praca. Tuż przed twoim przyjściem wyszli stąd nasi koledzy Adaś Niedzielin i Jacek Królik. No z Jackiem właśnie grałeś w Egoiście. Nie tylko. I nie tylko, bo przecież i w Lombardzie też. Urszula też, była. Urszula. Ale z Adasiem spotkałeś się na studiach? A z Adasiem poznaliśmy się na studiach w 1988 roku. Zaczęliśmy studiować i tam się poznaliśmy właśnie z Adasiem. Potem jeszcze Jacek próbował dołączyć do tego grona. Tam próbował się dostać na uczelnię. Ale nie wiadomo z jakiego powodu go nie przyjęli, nie wiem, czy grał na nich niedrozumiale i tak. Ale jak nam tutaj opowiedział, został dzięki temu inżynierem mechaniki, no, jest właśnie, bardzo z tego zadowolony, tutaj, bo w obliczu pandemii przynajmniej miał jakąś no właśnie, może projektować kotły. Może coś zarobi, a nam została woda. Woda. No i minęły lata, spotkaliśmy się po raz pierwszy, pamiętam, na Sylwestrze w Nowej Hucie. Gdzie pytam się, co to za facet kręci się koło mojej żony, a to właśnie Artur. I tak się poznaliśmy. No i do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi, ale potem przez lata spotykaliśmy się właśnie tu, w tym miejscu. To właśnie było miejsce spotkań. Tutaj w zasadzie przyjeżdżali wszyscy. Nie mówię tylko o środowisku krakowskim, ale myślę też o środowisku ogólnopolskim, gdzie można było spotkać i Marylkę Rodowicz, można było, kto tutaj przyjeżdżał, i Lombard przyjeżdżał cały, i Szczeczkowscy, no nie wszyscy tutaj byli. I pamiętam też, przecież wiesz, czasami przyjeżdżaliśmy tutaj, czy ja przyjeżdżałem o 2-3 w nocy, gdzie właśnie Artur Harwat już zamykł tą klinikę. Dobry wieczór, dobrze, już otwieram. A to proszę. Zapalało się lampy. Impreza ruszała od nowa. I potem się jakieś było zdziwienie, jak się wychodziło stąd gdzieś, bo to już się okazało, że to jest 5 czy 6 rano i trzeba było wrócić do domu. I zdziwienie było, o, no, już jest jasne. Tak, słońce świeci. Wspominał tu Jacek Królik przed chwilą, że wieczorami, jak już ludzie posłuchali sobie trochę jazzu, trochę rock'n'rolla, trochę muzyki bluesowej, to nagle ktoś odpalał z tyłu tam z jakiegoś jeszcze magnetofonu, wcześniej, później CD. Czasami właśnie Janka Wojdaka, zaczarowany fortepian, ale Artur wprowadził obowiązek wpuszczania o 2 w nocy Demisa Rusowca. I Afryka Simon. Ramaja. Obowiązkowo druga, było wiadomo, że tak, muszą być te hity. Muszą być te hity. A jeszcze był darts tutaj, grało się w lotki, piło się piwko, czy tam wódeczkę jakąś, no i śpiewy wspólne Ramaja. Ale też odbywały się tutaj fantastyczne koncerty. Tak, tak. Grałeś tutaj z niejedną formacją. No, grałem z Fangrena, której graliśmy. Graliśmy z 7B, graliśmy z Pocieszyńskim, z Charmy Beauties było przecież. No tutaj masę ludzi. Później Bluesmobil się to przeistoczyło. Tak, Bluesmobil. Tutaj zresztą powstał, można powiedzieć, Bluesmobil. Tutaj oczywiście Equinox był taki Pawła Maszymańskiego. No chłopcy z placu broni też przecież rzeczywiście. Tak. To przecież Błyszka był kolegą z klasy. Tutaj nawet zdjęcie chyba chłopców z placu broni gdzieś wisiało. Wisiały to zdjęcia wszystkich zespołów i chłopców też które grały. 7B, no to przecież pierwsze koncerty z Gienkiem i z Makarem. Tak. To były albo pod Hubą. Hubą były pierwsze, a potem już zaczęły Huba. Tu Barany już coraz częściej, coraz popularność rosła. No niestety nie do końca się to Gienkowi w życiu udało, jak wiadomo. Ale bywały też po koncertach jam session, które tu się działy rzeczy dziwne, bo bywało się dancingowe klimaty czasami. Dokładnie. Śpiewy, szaleństwa, tańce na stołach. No, nieprawdopodobne, to było, na tym to polegało, no, bo w sumie koncert koncertem, ale wiadomo, ale że część artystyczna była. Miałem tam takie stanowisko, proszę Państwa, z boku przy barze i nagle gdzieś słyszałem, tłum ludzie się przekrzykują, nagle jakiś taki tajemniczy gwizd słyszałem z daleka. Aha, Artur nadciąga 2 drinki z ananasem wtedy. Musisz pokazać tą kanciapę, bo tam naliczyłem w tej kanciapie, raz było 17 osób. Ojej, to jest nie do uwierzenia, bo kanciapa jest wielkości tak przeciętnej małej toalety. Ja. No. Tam jeszcze było biurko, szafka. I jeszcze trzeba było jakoś tam nalać. To były czasy. Proszę Państwa, pokażemy Wam jeszcze, gdzie z Arturem staliśmy przy barze i to za chwilkę. No, zapraszamy.
Proszę Państwa, właśnie to wspomniane miejsce, słynna Kanciapa, gdzie padł swego czasu rekord. Było tutaj 17 osób, także... Pijących i palących równocześnie, bo to się wszyscy palili. Byliśmy szczupli. I wszyscy palili, pamiętasz? Bo nie, tak bo palenie jest teraz niemodne, nie mów. Nie teraz w ogóle nie wchodzi w grę. W ogóle nie wchodzi. Tu jeszcze, proszę Państwa, jakieś były głośniki. Tutaj były półki. Stały nasze bębny, Piotrka Królika tak. I moje bębny, Amaty. Tak zwane wasze bębny. Nasze bębny tu stały. Jakieś plakaty, rolki, reklamy. Tak. Bilety, stare paragony, no wszystko musiało się tu zmienić. I tutaj było jeszcze biurko, na którym stał komputer. Tak, tak. Pamiętasz? Oczywiście, no, tego. I codziennie rano sprawdzamy inwentaryzację. Ja tak patrzę na to, nie wiem, jak mi się tu wtedy... 17 osób. Ale to był czas rock'n'rolla, no, jak nie. Widzicie. Teraz tutaj jest muzyka klasyczna, delikatne tak. Klimaty. Delikatne, można pograć sobie na beczkach. Idziemy do baru. Idziemy do baru. Proszę Państwa, jesteśmy przy barze, obecnie... House of Beer, kiedyś klinika Blues Club, klinika 35. Pamiętasz, że tu był bar? Tak, tutaj był bar. Tutaj był dart stał. Mm-hmm. Graliśmy w darca. Tutaj było masę ludzi, tutaj gdzieś była toaleta. Toalety, tak, tam było zaplecze jakieś, tu był jakiś stolik karciany. Tak, karciany. A my tutaj przy tym barku, tam bardziej z lewej strony, tak, tak. Mieliśmy tutaj swoje... Tutaj bar, tutaj się tak zakręcało, tam był darcik, no bardzo, bardzo tutaj... Przyjemne czasy. Parę godzin tutaj spędziliśmy, jak no, niedług. No bo to się to w zasadzie chyba było jedyne miejsce, był wtedy Free Pub w Krakowie, do którego się chodziło i potem się szło albo odwrotnie, albo schod kliniki Black Gallery było, no i była też jeszcze drukarnia naprzeciwko Black Gallery, tak, stara drukarnia. No i jeszcze się... Rock'n'Roll Pub, czy jak to się Rock'n'Roll chyba się nazywało, Rock'n'Roll Pub? Rock'n'Roll, aż na Sławkowskiej. Tak, tak. Jazz Rock Cafe. Jazz Rock Cafe. Jazz Rock Cafe. Tak. No potem jeszcze później, to już była lata 2000, to już była kryjówka i tam w kryjówce rzeczywiście bardzo dużo ludzi przychodziło. No to pod Wirwigrosz jeszcze tak, doszedł, gdzie Kuba robił przecież. Ale początek to właśnie tutaj, imprezy. Albo się szło na koniec do flipabu i tutaj się zaczynało, albo odwrotnie z flipabu. Akurat Jastury były w remoncie, piwnica stała się nagle niemodna, Krzysztofory w remoncie, no i tutaj było serce Krakowa. To co w innym z odcinków Jan Boba mówi, że tylko w Krakowie mogły powstawać takie zespoły, mogła powstawać taka muzyka i tylko w Krakowie był taki klimat i jest taki klimat na bluesa, na rock and roll, na jazz. Ja myślę, że te mury jeszcze ożyją, że tu jeszcze coś zagramy. O, byłoby super. Rozmawiałem z nowymi właścicielami i jest taki pomysł, żeby uruchomić to. Tak, żeby trochę tutaj zacząć grać muzyki improwizowanej. No tak. Zapraszamy Państwa na kolejne odcinki Kraków czuje bluesa. Zapraszamy na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi. A moim dzisiejszym gościem był Artur Malik. Bardzo mi miło. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Kraków dziękuję kolego. Bluesa. Dziękuję Państwu. Słowem, świetny koncert, wspaniała organizacja. Proszę Państwa, takie rzeczy można usłyszeć tylko w takich tajemniczych, magicznych miejscach, jak niegdysiejsza Klinika Blues Club, Klinika 35, później tu był Imbir, później jeszcze jakieś inne kluby, a dzisiaj House of Beer, do którego na dobre piwko serdecznie zapraszam. A moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Jacek Królik i Adam Niedzielin. Dziękuję serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki. Jacek Chryściński, do widzenia.